Jest bardzo ważny turniej, do wygrania rekordowa kwota, czyli 1 500 000 dla zwycięzcy, dla drugiego miejsca 500 000 i każdy zawodnik ma jakąś podstawę, więc to będzie chyba w ogóle rekordowa kwota, jeśli chodzi o wynagrodzenia za jedną galę dla zawodników. A jeśli chodzi o turniej, to kogo byście typowali do zwycięstwa? W tym momencie Ferrari. A czemu? Według bookmacherów to jednak Adrian jest faworytem? Widziałem, jaki progres zrobił teraz ostatnio. Nie wiem, jak to jest możliwe w sumie, ale no jest naładowany też mocno. Nie? To nawet dzisiaj chyba widziałem takiego TikToka, że nawet Mirek Okniński jest trochę w szoku, że jeszcze tydzień, dwa tygodnie temu Ferrari wyglądał średnio, a teraz właśnie podobno wygląda fenomenalnie. To jest bardzo wyrównany turniej. Wszyscy zapominają o Dawidzie Malczyńskim, który ma najlepsze warunki fizyczne, był mistrzem, także dziwię się też, że ludzie jego skreślają. Jest Józef Bratan, który jest świrem. Też no ja bym na przykład jeszcze nie skreślał Maksymiliana Wiewiórki, nie? Bo on jest naprawdę, mimo że on, jego płaszczyzna jest parterowa, to on jest naprawdę dobrym, on jest twardy. Wronek, przede wszystkim chciałbym ci pogratulować odwagi. Mi jej zabrakło, żeby zmierzyć się z potężnym olejnikiem. I od razu mam do ciebie pierwsze pytanie. Nazwałeś na swoich streamach olejnika głupkiem. Dlaczego tak o nim uważasz? No wydaje mi się, że po prostu, no co, no jest głupkiem. No jest głupkiem, po prostu daje się bejtować na głupie sposoby. A może właśnie on ma jakieś duże IQ. W sumie też tego nie przemyślałem, że to może ja gram w jego grę, a nie tak naprawdę on w moją. No nie wiem, a co do tego, czy z odwagą, no nie wiem, no to jestem zdziwiony, że nie przyjąłeś oferty się z nim bić, bo no wydaje mi się, że to nie jest to za duże wyzwanie. Dobra, Wronek, zamknij tą mordę w końcu. Dobra, zamknij p***dę, kurwa, tam. No, teraz jesteś najodważniejszy na tym programie, bo twój pies Tuszol siedzi obok, albo w sumie... No jestem, bo mój pies Tuszol tutaj siedzi. Więc teraz możesz wyszczekać się tak zwany psie Tuszola. Dawaj, lecisz, freestyle. Wolę być psem Tuszola niż kurwa psem kamerzysty, więc zamknij p***dę. Dobrze, że chociaż na dzisiejszy program sobie scenariusz jakiś zapisałeś. Ale słuchaj, k***a psie, ja nigdy nie oto ty chodziłeś na czworaka, k***a, dla kamerzysty, k***a. Na czworaka to ty skończysz, k***a, walce. Ale zamknij p***dę okularniku, okulary założyłeś, żeby nie było widać, że jesteś spizgany, więc zamknij p***dę, k***a. Tak, k***a, twoja morda jest spizgana. Patrz, jaki jestem? No, słyszałeś, ty k***o. No, przebany jesteś tyle. Olejnik właśnie, ale to nie jest tak, że to wszyscy grają w twoją grę, że to ty zbejtowałeś właśnie Wronka i jego ale on widzów, jest tak ale głupi, głupi, że tylko, mówisz, że w jakąś jego grę ale poczekaj, gram, nie, on zagrał w moją grę, bo dzięki że on w twoją, słuchaj, ale co mówię, kurwa, że on w twoją Wronek, poczekaj chwilę, że oni wszyscy grają w twoją, bo ty nie miałeś walki. No, no tak, no zobacz, on tylko i wyłącznie siedzi tutaj z tego względu, że ja miałem taki kaprys, więc k***o jebana dziękuj za to, że tu siedzisz i zarobisz. Ty miałeś taki kaprys, ty kurwa, gdyby nie, gdybyś tu nie był, chłopie, kurwa. Do dupy, co by cię tu chciał, jak ty zwykłym, ale zamknij p***dę, k***a, jak cię mówię. O Jezu, ale się odpaliłeś, dawaj, poszczekaj. Dobra. Tam, poszczekaj tam. Jestem, zobaczymy, czy będziesz taki głupany, k***a, w sobotę, że mi się, k***a, nudziło, ty idioto. Tobie się, k***a, nudziło, teraz do ciebie napisałem, że nie chcesz się bić. Ale, k***a, słuchaj, to do ciebie mówię. O, ale wyszczekany się zrobiłeś, k***a, Tuszol cię uczył, jak się gra? Daj posłuchać. Tuszol cię nauczył, jak się gra w grę? Ty, ale nie przeklinaj tak, ile ty masz za gówniarzu. Nauczył. Trochę kultury tutaj. O więcej niż ty masz IQ, idioto, k***a. Ogólnie, jak żeśmy wychodzili tutaj, no to byliśmy za kulisami, to ja mam wrażenie, że Tuszol jest bardziej wkurwiony ogólnie na olejnika niż Wronek, nie? Prawda jest taka, że Tuszol to jest taka osoba, która do każdego szczeka, a później swoich... Prawda jest taka, że podchodzisz każdemu, zbijasz piątki, tyle mu się jedyny, się pyłujesz, jesteś tylko k***ą, która procent oddaje i taka jest prawda, oni cię nawet nie lubią. Oddaję czy rozdaję, bo nie słyszałem. No, oddajesz procent, nie jesteś ich kolegą. No, gratulacje, kurwa. Oddawaj dalej dla kamerzysty, ty, kurwa. Ale ja mówię o tobie, kretynie. Pan, ja mnie z kamerzystą nic nie łączy. Może ciebie coś z nim łączy, to fajnie macie tam. Jeszcze z Tuszolem do spółki, w trójeczkę. Może rozwiążmy ten konflikt, to jest większym psem. Olejnik, dlaczego ty uważasz, że Wronek jest psem Bungie? Pierw był psem Multiego, wyjechał się na koleżkę i później tam znalazł sobie kolejnego hytla, którym jest Tuszol. Udowodnisz, że mam na koleżkę. Jedź, kurwa, sobie na ryby z Tuszolem, kurwa. Nawet na ryby cię nie zabierze, bo nie jesteś jego kolegą. Procent oddasz po walce i tyle. Co mam ci udowodnić, to pokaż umowę, jaką macie między sobą, ile mu oddajesz. Ale jaką, ty przygłupie jebany, kurwa, umowę? Jaką umowę? No nie to wiem, pokaż ciebie, jaką umowę. U ciebie w głowie pokaż, tylko to tak działa. Rozumiesz? A tylko u ciebie w głowie to tak działa. U nas to ciebie tak w głowie, działa, że oni ci wmawiają, że jesteście kolegami. Wmawiają ci, że jesteście kolegami. Ty nigdy nie miałeś kolegów, to nie wiesz, co to znaczy. No na pewno takich jak
tak, od początku, ty, kurwa, przy głupie, taki podpisany jak ty na procent nie miałem. Wyzał ci p***dę, kurwa. A, na no procent tak, ale ty mówiłeś na programie, że ty nie jesteś na żadnym procencie, tak, u chłopaków? Nie, nie jestem. No to jest, kurwa, chyba logiczne, no jesteśmy przyjaciółmi, no nie wiem. No bo dobra, może w sumie tak nie logiczne. Mawiaj, tak ty mawiaj, że przyjaciółmi jesteś. Tuszol, znosisz to wszystko, słuchasz, ale teraz jest twoja kolej, żeby odpowiedzieć na te wszystkie zarzuty tą kolejnika. Tak, niech sobie tam p***doli, obiecałem i paru osobom i sobie, że nie wystartuję do niego, nie uderzę go, więc niech sobie p***doli. 10 seconds later. O kur... Dostał fronta, no. Buty, leżysz, kurwo! No i... Jebać się, Tuszol! Teraz by się przydał głos Trafoniksa, no i po challenge'u. O, z tej głową do łapy, może kurwa teleskopa sobie jeszcze weź i sprzęt. Do mikrofonu, Tuszol. Czemu tam jest cegłówka w ogóle? Póki co, Tuszol, masz walkę... Ja bym mu tą cegłówkę w ogóle zabrał, bo on nieobliczalny jest, kretyn jebny. Na ten moment masz, Tuszol, walkę z kosą. I kosa, wręczyłeś Tuszolowi prezent. Co on oznacza? Co to w ogóle jest? Mam jeszcze jeden prezent. Dostał prezencik, miskę z napisem Tuszol i tutaj dostanie kolejny prezencik. Dobrze, kurwa, jazda z tym psem. Bardzo się włożyłem w to serce, także chciałbym ci dać drugi prezencik, także, ale tak pół żartem, pół serio, może jakiegoś pupilka znajdziesz, nie? Dla tej kurwy tutaj gadaj. No to zakładaj to, kurwa, to na ciebie. Dobrze? Do mikrofonu. Nie, ja powiem tak, ogólnie Tuszol troszeczkę, nie powinieneś się w takie rzeczy mieszać, no bo masz troszeczkę więcej klasy niż on, mi się wydaje, także uspokój. Klasa klasą, ale nie będzie mi tu śmieć, kurwa, czekał co chwilę i pierdol. Nie, ale czekaj, Kosec, to ty teraz do mnie też się przypierdalasz, jak nie... Czemu uważasz, że nie ma klasy? Właśnie. No bo takie rzeczy, wiesz, no nie przystoi Tuszolowi, jeżeli jest w takim teamie jak Bungie, także no wydaje mi się... Ale czekaj, ty mówisz, że ja nie mam klasy, tak? Tam masz... Słucham? No nie, no nie mówię, że masz klasy, ale no mówię, że Tuszol ma więcej klasy niż to, co przed chwilą się stało, także... No nie wiem, to czyli ma więcej klasy, że z partyzanta próbuje pierdolność, to też sobie piątkę... Nie no, sam go zachęcałeś, no chciałbym... Ale cały czas ja mówię, a ty dalej pierdolisz non-stop. Ale co ty mi mówisz, kurwa? Cały czas się ostrzegam. Co wiem, możesz tam ostrzegać? To nie jest live, to nie jest live. To nie jest live, kurwa. Jak do mnie na Instagramie, żeś pisałeś, kurwa, osrany, że to tylko, o, to tylko... Jaki, kurwa, prywatnie luz, prywatnie luz. To mogę zaraz pokazać wiadomości. To pokaż, kurwa. Panowie, zróbmy wam Facebook, weźmy środki. Ale mordo, tylko nie wjeżdżaj na mnie za bardzo. Ja mam walkę z Koseckim, nie z tym debilem, kurwa. Jak się policzę potem, kurwa, nie. No właśnie, no dobra, Tuszol, ale po walce z Kubą zawalczy z Tomkiem Olejnikiem, czy nie? Jak wygra z Wronkiem. Słyszysz, Tomek, jak wygra z Wronkiem, no to masz walkę. To już jest. A nie wygra, ale zaraz. Ale to najpierw Tuszol musi poprosić. Teraz ty musisz prosić mnie o walkę. Ale ty frajesz, że w Kenzo nic nie znasz, kurwa. Dawna, zamknij tam mordę. Zamknij p***dę. Nie broń swego pana. Do budy wypierdalaj. Ty jesteś, kurwa, tak głupi, że tego się nie da pojąć. Ty jesteś, kurwa, dobra, miałeś kiedykolwiek przyjaciół przy głupie. Jesteś takim przykładem ale odpowiedz osoby. Mi, odpowiedz słuchaj, mi. Dobra, cicho, ale odpowiedz teraz. Mi, czy miałeś jesteś kiedykolwiek idealnym przyjaciół. Przykładem osoby. Ale odpowiedz takie, mi tylko na to jedno pytanie. Zamknij mordę, okej? Okay? I no, słuchaj teraz. Ale chcę tylko słuchaj odpowiedzieć się. Na to jedno pytanie. Odpowiedz słuchaj mi. Pana, ściu. Jesteś przykładem osoby takiej, pana. Która, kurwa, jak to, kurwa, ciebie czy kogo, bo już nie wiem. Nie wiem, kogo jestem panem. Żeby nic sam mu nie zrobić, a jak jesteś, kurwa, ze starszym kolegą, to, kurwa, nagle skaczesz. Gdzie byś dostał listwę i by tak się skończyło. I taka jest prawda. Teraz przy nim skaczesz, a na programie, jak mieliśmy parę dni temu, to, kurwa, osrany siedziałeś ledwo co i nie wiedziałeś, co masz powiedzieć. No bez kitu. To robiłem z ciebie przygłupa, ty, kurwa, debilu. Oj, tylko tyle umiesz powiedzieć. Ty, kurwa, ilu ty przygłupie i tyle. Weź naucz się, kurwa, jakichś innych słów. Po prostu siebie robisz głupka, no dobra. Nie większego niż ty, gadać merytorycznie, to inaczej. Dobrze, chłopaki, jeśli Tuszol nie chciał face to face'a, to może zróbmy tego face to face'a wam, bo widzę, że jest między wami gorąco. Poprosimy o tą groźną muzyczkę tylko. Co, frajerze w Kenzo? Frajerze w Kenzo, jebany. A co to jest? Zobacz sobie, jak jesteś, kurwa, ślepy. Ej, ty nie umyjesz zębów do dzisiaj. No, kurwa, nie kurwa, ci zwija dalej. Tobie jebie z mordy. Kurwa, ci wypierdalaj, ja ci zaraz... Wow, ty! Co? No nawet nie masz siły, nawet nie masz siły mnie przepchać. No to zobaczysz, kurwa. Zobaczysz, kurwa, to zobaczę, kurwa, ty nie masz siły mnie przepchać nawet, kurwa. Chłopie, weź, dzieciaczku, kurwa. Co ty tam skaczesz? Co ty pokazujesz? No kurwo! Co ty tam pokazujesz? Bo na Instagramie się, kurwa, ściuje, przymilasz, kurwa! Ja przymilam, co ty pierdolisz, powiedz, co? Co? Gdzie się przymilam, powiedz, co ty pierdolisz? Dalej, no kurwa, przymijesz! Z Marconiem sobie się nie wpluj, kurwa, tylko mu piątkę, normalnie, piątkę sobie z Marconiem zbij, weź mnie, kurwa, nie odpychuj, jebana! Słuchajcie! Panowie, walczycie w boksie, bez kopnięć.
A ja się spytam ciebie o to, czy bardziej obawiałaś się walki, czy pierwszego spotkania z Sylwestrem Wardęgą? Bo wiedziałem, że jeszcze sobie zrobiliście wspólne zdjęcie na Instastory. Jak jeszcze nie miałam walki, to najbardziej się stresowałam konferencjami i face to face'em, ale jak to już face to face miałam i teraz jestem na konferencji i się nie stresuję. A jak oceniasz ten face to face? Czy uważasz, że poradziłaś sobie lepiej niż Marta? Tak. I zdecydowanie szczerze, nigdy nie dostałam tyle pozytywnych wiadomości, nigdy w internecie, co potem face to face. A czego zabrakło Marcie, żeby mieć pozytywny odbiór? Szczerze? No nie wiem. Ludzie mi napisali, że wygrałam to, że posiadałam klasę. Czyli brakuje jej klasy. Jak to skomentujesz, Marta? Brakuje ci klasy? No nie zgadzam się z tym. W sensie ja też bardzo dużo dostałam pozytywnych komentarzy po tym face to face, z kolei, że w końcu pokazałam jakiś charakter. Też przez całą moją, powiedzmy, karierę ludzie mi zarzucali, że nie mam charakteru, że jestem taka spokojna, taka skromna, taka malutka. No ja chciałam ze swojej strony po prostu wykazać jakąś inicjatywę, też przygotowałam jakieś pytania, które serio mnie interesowały w stronę Pauliny. Wydaje mi się, że gdybym tych pytań nie zadawała, nie wbijałabym tych, powiedzmy, szpileczek, to żadnej między nami nie byłoby żadnego dialogu. No to z kolei ludzie też zarzuciliby, że jesteśmy obydwie nudziarami. Nie uważam, żeby to, ten face to face to była jakaś katastrofa z mojej strony, bo też ani nie powiedziałam nic skrajnie głupiego, ani nie oburzyłam niczym ludzi, nie obraziłam też Pauliny w żaden sposób, więc no, wydaje mi się, że naprawdę nie było źle. Czy mi brakuje klasy? No nie uważam tak. Paulina jest już w internecie, o ile się nie mylę, ponad 2 lata. Zgadza się, Paulina? Dokładnie. To jeżeli Marta miałabyś wskazać jakąś cechę, dzięki której się wybiła i utrzymała w internecie, to co by to było? Pewnie dużo jej dał związek z Majkiem i ekipa, ale mi też. Więc no myślę, że tutaj ekipa i mini Mike. Czy ty, Paulina, bo spadła na ciebie spora krytyka, jeśli chodzi, dla mnie trochę niezrozumiała, jeśli chodzi o związek z mini Mike'em, czy ty żałujesz w ogóle wejścia w tą relację? Nie, nie żałuję. Udało mi się wychwycić na face to face, że gdyby ludzie się dowiedzieli prawdy, to byłaby z tego niezła drama o mini Mike'u, o tym, jak cię traktował. Tak, ale po face to face rozmawiałam z Michaelem, bo napisał do mnie od razu, że mu jest miło to, co właśnie powiedziałam. No i też prosił, żebym się jakoś nie wypowiadała na jego temat podczas właśnie moich występów, bo on tutaj nie występuje, a jakby, no wiadomo, cały czas będzie jednak jego temat, no bo ja trochę się wywodzę od niego, ale właśnie prosił, żeby jednak nie poruszać jego tematu. Można powiedzieć, że macie teraz między sobą pokój. Tak. Daro, ostatnio Suchar rozdawał nagrody. Jak się nazywa te wasze rodzaje nagród? Przypomnij mi, Miksajo, bo wypadło mi z głowy. Złote Antosie, Hubercie. Złote Antosie, dokładnie. I przyznał ci nagrodę Chorosz Roku. Czy ty, Ksajo, brałeś udział w przyznawaniu tej nagrody Darkowi, czy nie? Suchar? Suchar, no. Ten przyjeb. Dobra, spoko. No ten przyjeb, tak, ale to ja nie brałem akurat udziału w tej konkretnie kategorii, w selekcji. Bo ty jaką chciałeś dostać nagrodę, Daro? Ja jestem ciekawy, kurwa, jak zawalczymy na tej, jak to tam było? Bita maślanka, dobra. Jak, co on będzie, kurwa, mówił, jak on mnie zobaczy, kurwa? Jak mu przypierdolę w łeb, a ten Olszar, czy jak mu tam jest, pierdala te rodzynki. Taki koleś mnie wyzywa od żuli, kurwa, co wpierdala rodzynki z, dobra, nie powiem z czego, bo każdy się domyśli. Ale, kurwa, kto to jest? Co to jest za gościu? Jak mi nie najebiesz w pierwszej rundzie, to biorę ich trzech, kurwa, na bitej śmietance, kurwa. Czy to jest Michael Bagietson? Michael Bagietka, zapraszamy do mikrofonu. Witam serdecznie. Nie wiem, czy mogę, bo mam prezent dla Darorwa. Co to takiego, Daro? Pasek chyba, tak? Do czego ten pasek, Bagieta? Do czego ten pasek? Słuchaj, przyjechałem dzisiaj do Krakowa, byłem w zonie i mi powiedzieli, że lew spierdolił i chciałem po prostu od nich wziąć jakąś siatkę, a to jest też smycz, kurwa, nie? Tego lwa? To będzie smycz, która po prostu będziesz moim pieskiem. To chodź, Bagietka, na scenę. Zrobimy wam face to face. Ja z nim nie Hubert, będę... już dwa face to face. Chodź, ja mu krzywdy nie zrobię. Chodź na chwilę. Dobra, panowie. Bo Darek ma walkę niedługo. Dziękuję, Bagieta. Dawaj. Tylko bez ciosów, dobra? Co się boisz, kurwa? Dobra, panowie, bo wy macie pojedynek. Chodź, Ksaj, od razu ten zrobimy wam face to face. Darek, twój rekord, nie? Jest, kurwa, większy niż mój licznik, kurwa, w samochodzie.
Darku, chodź, Darku, chodź. Boksajo jest na scenie, zrobimy wasz face to face. Powiedz mi, co to są za techniki Shaolin, jakieś ciosy smoka. Do dzisiaj nie pamiętam, żeby żaden mistrz ani jego uczeń nie padał, kurwa, od jebanych low kicków, kurwa. Mistrza to ty, kurwa, w życiu nie... Mistrza to ty, kurwa, zobaczysz, kurwa. Ja mam nadzieję, że kiedyś zobaczę uciekającego Darol Ved... Chuck Norris! Skocz pierdolić, bo i tak cię w 10 sekund rozjebie, kurwa. Dobra, panowie, wracamy tutaj. Jakie 9 sekund? Sajo, Darol Ved. No tak, my się bijemy, faktycznie. Tak. Faktycznie się bijemy. Ale to jak trzeba zostawić ten bagietce Darka, to tylko go lekko uszkodzę. Sajo ma rozjebane jajo. To prawda akurat. A jeszcze takie pytanie, co to jest szyjanozaur? Bo coś mnie tam, kurwa, na tych streamach, coś tam... Możesz wytłumaczyć mi, niekoniecznie jak chcesz, nie musisz, ale chciałbym. Zaraz pogadam, panowie, a na razie face to face. I do publiczności. Paulinka, dużo się mówi o tym, że starzy członkowie ekipy, którzy odeszli od Freeza, chcą stworzyć własny nowy team. Czy ty uważasz, że mają szansę na sukces bez Karola? Na pewno nie przebiją tej pierwszej ekipy, która była. Ja widziałam odcinek Trąby, który tam nagrał niedawno właśnie z tą jakby nową ekipą, można tak powiedzieć. No to widziałam, że nawet w sumie są spoko wyświetlenia, więc może jakąś tam oglądalność to będzie miało, ale jakiegoś tam wielkiego sukcesu, no to wydaje mi się, że to raczej nie osiągnie, chociaż no nie wiem. Ale my nie robimy żadnej nowej ekipy. Jakby to nie jest potwierdzone żadne info, że robimy nową ekipę. Po prostu Trąba zaprosił nas na odcinek. Wasze wyświetlenia po odejściu od Freeza no drastycznie pospadały, trzeba to sobie powiedzieć. Jak myślisz, dlaczego? Okazało się, że jednak sami nie jesteście wystarczająco kreatywni, czy czego wam zabrakło? Bo chyba tak naprawdę tylko Patec się przebranżowił i utrzymuje fajną widownię. Wydaje mi się, że duże znaczenie ma to, że ekipę tworzyliśmy jako grupa i często mnóstwo osób followowało nas na przykład dlatego, że byliśmy od Freeza, bo go lubili najbardziej, bo był największy. No więc analogicznie jak my odeszliśmy, to też nas przestali lubić. Ja dopiero odczułam, tak naprawdę teraz odczuwam tych moich followersów, tych moich widzów, którzy mnie teraz oglądają. Wcześniej nigdy w ogóle nie czułam, że to jest powiedzmy moje. Ja wiedziałam, że to są ludzie, którzy przyszli, bo ja jestem w ekipie i tak dalej. Wiadomo, że oni też pisali mi miłe komentarze, mi też było fajnie. No ale jednak ja nie czułam, że to jest mój taki widz, który przyszedł dla mnie, nie? A nie uważasz, że też popełniłaś spory błąd, jeśli chodzi o twój content, bo dużo ludzi narzekało, że jest monotonny, testy jedzenia i tak dalej. Tak, to było mało kreatywne. Też wydaje mi się, że też na pewno to miało duży wpływ, że jednak Patec się przebranżowił, on zaczął robić coś zupełnie nowego, gdzieś tam rozwijał te swoje pasje, podróżowanie i tak dalej. No a my robiliśmy, ja na przykład robiłam cały czas ten sam content, w którym się po prostu czułam dobrze, a mnóstwo jest takich kanałów na YouTubie, które robi dosłownie to samo. No i ja jak nie mając już tej grupy ludzi, no to wiadomo, że jedną osobę się trochę gorzej ogląda niż taką całą grupę, nie? A w sumie propozycje dla Tuszola. Bo jak wiadomo, nie dasz walki Olejnikowi za pełną stawkę. A co jeśli by zrobić taki układ, że jeśli najbierz Olejnika powiedzmy w pierwszej rundzie, to cała jego garza idzie na cele charytatywne? On na pewno by na nic takiego się nie zgodził, bo to jest łeb, który idzie tylko po siano, szczeka cały czas. Ja mu powiedziałem wcześniej, jak jest taki pewny, żeby w ogóle cokolwiek ze mną zrobił, to niech możemy się umówić obętnie w jakim mieście, na jakiś sparring, coś takiego i możemy za darmo się napierdalać. I wtedy on udowodni swoje albo ja swoje. A nie, że on tylko szczeka, zaczepia, żeby sobie załatwiać przyszłe walki, bo to jest zwykła faja bita, która tylko i wyłącznie zarabia na galę. Tego, że ty mnie, k***a, zaczepiłeś pierwszy, debilu. Kto cię, k***a, zaczepił, idioto? Jak no ty. To ty, żeś pierwszy zaczął p***dolić, jak cię podpuścił Casio, podpuścił cię Casio, no ty, żeś pierwszy zaczął no p***dolić, żebyś mnie najechał, więc zamknij ryj, k***a. Już, i dałeś się złapać. I to ty grasz w grę, nie ja. Złapię to, a cię, k***a, za gdy. Złapać sobie możesz, k***a. A tu czyli widzisz, sam chcesz tą walkę. To... Przecież ja ci nie dam żadnej walki, ja cię rozjebę poza, rozumiesz to, czy nie? Chłopie, ty będziesz dziękował, poza, dorwę cię k***a poza i cię k***a kłamie, rozumiesz to? No. Ci się trochę. Co ty tam zrobisz? Już się oplułeś, k***a? Kosa, już żyłka ci teraz pęknie. Oleni, czekaj, a ja bym ciebie włączył też w tę dyskusję, bo mi się wydaje, że jesteś trochę pomijany. Tak, właśnie starciu. Ja też mam do ciebie pytanie, czy ty uważasz, że w pełni wykorzystałeś tą szansę? Bo wiele osób uważało, że jak dołączysz do fejmu i będziesz miał walkę z Tuszolem, to między wami jest jakaś zła krew i że będzie się dużo działo, a jednak nie, jesteś dosyć bierny. Nie ma złej krwi, ale zastanawiam się, Tuszol już szykuje sobie kolejny przeciwnik,
zawodników, a naprawdę nie zdaję sobie sprawy, że odechce mu się po tej pierwszej walce już szukać czegokolwiek innego. Także no. A po drugie, nie podoba mi się to i zastanawiam się, kto to wybierał. To jest może pytanie do włodarzy. Z jakiego, kurwa, chuja Tuszol wychodzi drugi do oktagonu? Kim on, kurwa, jest? To pytanie do włodarzy. Może dlatego, że wyszło? Kim on jest, że on wychodzi drugi do oktagonu? Jakby kosa, no nie ma co ukrywać, że Tuszol jest... Czym? No kim? No. Ma zbudowaną społeczność, taką mocną. Co osiągnął? No, powiedz mi, co osiągnął. To dobre pytanie. Jest... Bo ja tam bandura ma, on tylko się przyczepia do tego. Ja ci powiem tak, ja wyjdę na walkę obieszony w medali. Będę miał 3 za Mistrzostwo Polski i 3 za Puchar Polski. No i... Ale słuchaj, jeśli mogę na chwilę tylko przerwać. Nie, sekundę, dobra, tylko odpowiem, okay. Wiesz, Tuszol. Masz rację, rzeczywiście, jeżeli chodzi o twoje osiągnięcia sportowe, to masz ich bardzo dużo. Jesteśmy na Fame MMA, tutaj osiągnięcia sportowe dla mnie osobiście, jako włodarza, nie grają zbyt dużej roli. Tutaj liczy się to, jaki jest odzew społeczności, jaki jest zasięg. Jakkolwiek zimno to nie zabrzmi, to taka jest jednak prawda, nie? Oczywiście, ale braliście pod uwagę co, całe Bungie czy jego samego? Bierzemy pod uwagę całe Bungie, z tego ale względu... Z czego? Z followersi na Instagramie, czy co? Między innymi tak. Okej, okay, ale ja jego nie używam, jest też ja nie używam Instagrama i wiesz, no... No tak, no wiesz, teraz kosa można jakby przerzucać się argumentami, ale mimo wszystko jakby ten wybór jest... Da się udowodnić i dobrze uargumentować i wydaje mi się, że nie musimy dalej tego ciągnąć, nie? Ale kosa, mam propozycję, jakby nie jest to dla nas problemem, dla federacji. Jeżeli Tuszol się zgodzi na to, byś wychodził drugi, nie mamy z tym żadnego problemu. Ja powiem tak, mi to koło chuja lata, który wyjdę, także jeśli chcesz zrobić co dla ciebie lepiej, to możesz wyjść pierwszy. To wyjdę, nie pierwszy, drugi. Drugi, aha. To wyjdę drugi w takim razie. Bo, nie, ja to tylko pokazuję, do jakiego stopnia mnie to w ogóle nie interesuje, że nawet nie wiem, który, gdzie tam wychodzi i tak dalej. Mi to lata totalnie. Nie? To ja mam do ciebie, kosa, pytanie w takim razie, bo też mnie to zaciekawiło. Dlaczego chcesz wyjść drugi? Żeby podbudować ego. Nie, to akurat już jest wysokie. Także słuchaj, uważam, że na ring do oktagonu wychodzi zawsze osoba zdecydowanie bardziej, która osiągnęła sukces jakikolwiek w życiu, a nie będę ukrywał, ja już ten sukces osiągnąłem. On jest dopiero na początku swojej drogi. Szanuję jego, co robi, ale jeżeli chodzi o osiągnięcia i o status społeczny, no to nie stał koło mnie. Nie? To nie patrzę na followersów. Ale kosa. Ja mam 14 porażek. Uważasz, że to jest sukces, czy nie? No kurwa, chyba nie, no. Kurwa, ja ci powiem, że to jest sukces. Jest to sukces, kurwa, wyjść 14 razy, kurwa, do ringu w wieku 50 lat? No tak, okej. Okay. Dobra. Ale dobra, kosa, ale słuchaj, Boxel już ci powiedział, że to są friki, tutaj nie patrzą na twoje osiągnięcia życiowe i tak dalej, mógłbyś, kurwa, nie wiadomo co robić, ale to się rządzi swoimi prawami, to jest federacja, gdzie się mają bić influencerzy i tak dalej, nie? Ale powiem wam, chłopaki, że panowie, nawiązała się ciekawa dyskusja. Ja sobie tą społeczność zbuduję, odpaliłem Instagrama, jestem w tym nowy, zgadzam się, tak, jeszcze się nie odnajduję. Ale ja sobie odpalę to i na pewno osiągnę w tym. A pomimo tego, co osiągnąłeś jakby piłkarstwo, no to widzisz, no nie liczy się to. Chodzi mi o to, że jesteśmy i ja, i on jesteśmy debiutantami, więc... To wychodzimy razem, za łapę. Naprawdę? Nie, no za łapę nie. No. Ja mogę cię wyprowadzić na smyszy, jak chcesz. Ja ci powiem, bo kosa, rzuciłeś też takim stwierdzeniem o statusie społecznym, nie? Że jakby... Wiesz, no słuchaj, wy patrzycie na oczy YouTube i wszystko, oczywiście, ale wydaje mi się, że ja swoją grą i ogólnie podejściem do życia, nie ma co oszukiwać. 12 lat temu, jak ja zacząłem żyć po swojemu, tatuaże, fryzury, ubiór, jakieś tam zakulisowe afery, to była nowość i uważam, że jestem osobą, która pierwsza wkroczyła w ten taki świat kontrowersji i życia po prostu swoim życiem. Mam w dupie ten cały hejt, memy, wszystko. Kompletnie mi to, kurwa, nie interesuje, nie obchodzi. Mam to w dupie, nie przejmuję się tym i pokazałem, że można tym, pomimo tego całego hejtu, żyć. A uważam, że jednak kibiców piłkarskich i ludzi, którzy interesują się piłką nożną, jest zdecydowanie więcej niż, szanuję freak fighty i wszystko, ale jest zdecydowanie więcej niż ludzi, którzy interesują się tymi całymi freak fightami. No nie to... uważam, mimo to, że ma więcej ludzi na Instagramie, szanuję, fajnie, to nie uważam, że jest osobą bardziej znaną i popularną. Znaczy, myślę, że to możesz też łatwo udowodnić, no bo ja trochę rozumiem, że tutaj chodzi przede wszystkim o zasięgi, bo też federacja patrzy, kto sprzeda
pay-per-view, więc wydaje mi się, że jeśli ty sprzedasz jakieś większe ilości niż sprzeda Tuchel, to wtedy bez problemu możesz liczyć, że w kolejnych walkach... Tak jak mówię, jestem nowy, patrzę, co tu się dzieje, patrzę na te wszystkie performance i staram się tego uczyć i wiem, że 10-12 lat temu byłem pierwszą osobą, która wybijała się i wprowadziła, to można powiedzieć, w taki świat, no pokazałem, że można. Ja wiem, że ja jak się tego nauczę, jak zobaczę, jak z tego korzystać, to będziecie mieli, no naprawdę uważam, że jeszcze takiego człowieka nie mieliście i ja mogę wam to spokojnie powiedzieć. Także dobrze, słuchaj, pewny, czekajcie, słowa nie czyny, przejdźmy... Tak, ale daj mi skończyć. Gdyby nie Bungie, gdyby nie Bandura i Ginol, to nie wiedziałbym, kurwa, kim jesteś. No ale widzisz, ale wiesz. I wie też więcej osób niż wiedzą, kim ty jesteś. Nie, także dlatego chcieli, żebym wyszedł drugi. Tuchel, ale mi to koło chuja lata, jak chcesz wyjść drugi, to wyjdź, bo właśnie mi to naprawdę nie, Tuchel, wyjdę drugi, tak, wyjdę drugi. Bo no to nie ma problemu, to idź. Ale i tak wszyscy dobra, wiedzą, ale panowie, ja rozumiem, że oficjalnie federacja może zatwierdzić w tym momencie Tuchel, mi to wisi i tak każdy wie, że to ja jestem bardziej zasłużony. Mamy to dogadane. Jedę chuj. Stajo, pytanko, co to jest, kurwa, ten szyja nozał? Weź to wytłumacz mi. Darek, że tak powiem, jak się okazuje, finalnie to była żyrafa. No, wynikło to z moich nieudolnych prób bycia adoratorem, ale możesz jako starszy kolega, na pewno 50-letni, dupeczek masz wiele za sobą. Nie wiem, może nawet dzieci, może nawet ty nie wiesz, że masz dzieci. Ja mam słuchaj, moją dziewczynę już długo i wiesz, i nie okay, mam dupeczek, w porządku. Także w poważnym związku jestem, także nie obrażaj mnie. To może mi poradzić, jak się poznaliście, Darek. No, raczej nie. To są prywatne sprawy, tak. A, no dobra, nie wiem, okej, w porządku. Ale dobra, szyjonozor, rozumiem, wytłumaczyłeś ale, mi, spoko, na pewno nie mam problemu. Ciekawy, oryginalny sposób. Nie mam problemów, dobra, wytłumaczyłeś mi, spoko. A, jeszcze Tom, jakbyś mógł, kurwa, zaśpiewać, bo ty jesteś taki trochę sztywny, ale ja bym cię chciał trochę rozruszać. Może byś tą pozytywną nutkę zaśpiewał, co? Jebnij to tu wszystkim, kurwa. Przynajmniej będzie dobry odbiór. Darek, ja wiem, o co ci chodzi. Ja pierwszy. Ła, Taro, rozkładam cię jak tarot. Byku, to mój rok, idę teraz po wygraną. Dawaj, pozytywną nutkę, jedziemy. Darek, ja wiem, o co ci chodzi. Kurwa, no nie da się z tym chłopem, kurwa. No, stróż pędzi wiatr, jest, kurwa, szybszy od niego. Ale bo ty generujesz losowe rzeczy, kurwa, w swojej głowie, no, Darek. Co mam ci powiedzieć? Ja wiem, o co ci chodzi, oni nie będą wiedzieli, więc po Michał Pasternak jest bardziej szybszy od ciebie w mowie. Dobrze, słuchajcie, dziękuję wam, to była pierwsza część konferencji. Będę się zesrali o remix mi. Czy ja, kurwa, ukrywałem gdzieś, że przerabiałem baby hit? Ty nie przerobiłeś lekcji, ty logicznego przetwarzania treści swych. No to ciężko, jak mózg już znikł. Czas na mnie, pójdź na zegar.